witajcie. Jesteśmy teraz w miejscowości uzdrowiskowej Iwonicz-Zdrój. I tak jak wam wcześniej opowiadaliśmy, warto jeżdżąc po Polsce szukać sobie takich miejsc, gdzie można przywieźć pamiątki typu jak tutaj. Proszę bardzo, monetki. Zobaczcie, monetki wybijacie sobie sami. Dostajecie krążek i dostajecie górę stempla. Dół jest tutaj zamontowany na stałe. Zobaczymy, co jest na wizerunku. Jeszcze sprawdzimy. To jest góra, żeby to było w miarę równo. No i jedziemy. Dobra, i teraz co my tu mamy? Napis 1 dukat i charakterystyczna wieża, która znajduje się tutaj tuż obok. Natomiast na drugiej stronie macie napis Iwonicz-Zdrój, herb miejscowości i jeszcze napis Uzdrowiskowa gmina. Także zapraszam do takich miejsc, żebyście sobie bili monety. Szukajcie w takich miejscach, jak tutaj, ten sklepik, straganik. Możecie pytać ludzi, bo to jest naprawdę już powszechne i prawie w każdej miejscowości znajdziecie takie urządzenie do bicia własnych pieniędzy. Świetna pamiątka z wakacji. Jako że z Iwonicza było całkiem niedaleko do Krosna, a tam jest Huta Szkła, udaliśmy się i tam. No i przy okazji w hucie również znaleźliśmy akcent numizmatyczny. Kiedyś już wspominaliśmy, że powstawały monety nie tylko z metali, ale również z drewna, tektury, a nawet szkła. I tutaj mieliśmy namacalny przykład. W hucie można było własnoręcznie właśnie nie wybić, ale odcisnąć własną monetę na roztopionym szkle. Podróży wakacyjnych ciąg dalszy, bo nic co do kłębka. Dzisiaj trafiliśmy do Sanoka, to jest Muzeum Budownictwa Ludowego. Taki skansen powiedzmy. I w środku niespodzianka. Chodźcie, zobaczymy. W tymże muzeum znaleźliśmy tutaj pana Andrzeja, który ma własny zakład menniczy. Witam państwa. Witam. Dzień dobry. Jestem mistrzem szkolskim w Wolnym Mieście Sanoku i to moje stałe stanowisko, takie szczęśliwe stanowisko, bo w Muzeum Budownictwa Ludowego to zawsze, wie pan, człowiek bardziej przemyśli, jak cośkolwiek wykona, bo to jednak historia jest, prawda? Niech pan powie, jak długo, ile lat pan się tym zajmuje? Od 2009 roku. No to już jest kawałek to jest historia. A dorobek jakiś, można się czymś pochwalić? Oczywiście, wszystko można zobaczyć, wpisać sobie po prostu Mincze Sanowski, to można zobaczyć bardzo dużo na goglach. Ja już do tego na to wpływ nie mam. Jestem tak wyfilmowany, wyfotografowany, że ja już mówię, że po prostu to jest jakby zawodem związane. Trzeba się tego przyzwyczaić. Tak jest. My produkujemy praktycznie co roku jakieś inne numizmaty, też w zależności jak firmy mają środki finansowe, bo od tego też zależy moja produkcja. Ja to darmo nie robię. Jak jest emitent, wtedy produkuję numizmat. Tak jest. Czasami robię też nie za darmo, tylko bardziej promocyjnie w związku z tym, że promuję muzeum i inne muzea, drugie. Zamek Sanocki ma też monetę przeze mnie wykonaną i on ma na stanie, można ją tam kupić. Nie? Dobrze, ale żeby wykonać monetę, musimy mieć takowe urządzenie. Tak, to jest urządzenie dosyć wyjątkowe. Pokażemy, to specjalny, jak to wygląda. Tak jest. Stempel górny. I tam stempel, i stempel dolny. Tak jest. Stempel dolny jest nieruchomy. Tak jest.
Natomiast górny przyjmuje na siebie całą siłę uderzenia. Zresztą widzieliście to już wcześniej na naszych filmikach. Tak. Metoda stosowana od bardzo, bardzo dawna. Od jak czasów widać, królewski. Skuteczna. A wiecie, co to jest mincerz w ogóle? To historycznie nazywa się oficer królewski, który nadzorował melnicę. On nie sam produkował, on nadzorował. On jeździł z królem i tak dalej. Producentem był mincmistrz. Tak, a mincerz nie. Mincerz był po prostu oficerem królewskim. I co to dalej się dzieje? On miał sprawdzać, wiadomo, wartość srebra, żeby coś nie oszukał, żeby waga była pewna, bo był tak odpowiedzialny jest za to wszystko. Nawet można powiedzieć gardłem. No, no wtedy jak najbardziej. No, najbardziej. Za fałszowanie pieniędzy jeden, było okrutne, okrutne kary. Pięknie się to robiło, bo na przykład wlewano rozznażone, wie pan, żelastwo do buzi. Czyli z tych sfałszowanych monet topili. Tak. Pokazywaliśmy to na filmie, znaczy nie egzekucja, no, ale jak to się odbywało. Odbywało, to było straszne, na pewno. No najsłynniejszym, który zwiewał, chyba mi się wydaje, mincerzem, to był ten, co... Tymf, tak. Tak, ja ten... wiem, do czego pan zmierza. No, i Boratini, też na wybijali. Też na wybijali. No wie pan, żeby szlachcic dostał wypłatę dokładnie w beczce, trochę nieciekawie. Oprócz tego Boratynki były fałszowane. Tak, masowo. Nawet jest, brali na wagę i 10% już było z góry założone, że są fałszywki. Tak. Jan Chryzostom Pasek w swoich pamiętnikach napisał taką sprawę, takie zdarzenie, że poszedł po odbiór gotówki, którą wcześniej pożyczył szlachcicowi. Umówili się w ten sposób, że połowę oddam mu w monetach srebrnych, natomiast drugą połowę w Boratynkach. I do tychże Boratynek potrzeba było aż 4 tragarzy. Proszę panów, ja kiedyś marzyłem o tym, żeby stworzyć taką monetę, żeby była najdroższa jednostkowo, coś jeden na świecie. W pewnym okresie się udało. Stworzyłem zakopiora, którego sprzedawałem tu po 15 zł i proszę mi powiedzieć, która jednostka jeden jest aktualnie więcej warta. Pokażemy tego zakopiora? To proszę bardzo, tam zakopior jest. Pierwszy zakopior to wam pokażę. To był jeden z naszych przewodników. Musiałem znaleźć twarz, a jego twarz była wyjątkowa. No i zrobiłem. Przez przypadek macie, że tu jest, bo wyjąłem coś z magazynu, bo ktoś mnie coś prosił na giełdę staroci. O. I widzicie? I taki był zakapiony. I wtedy był zrobiony z soliną. Proszę panów, na każdą monetę trzeba sprawdzić, czy ktoś nie ma jakichś przeciwwskazań. Bo, oczywiście. Bo wyobraźcie sobie, że robiłem skarbem miasta, to ja starałem się zawsze uzyskać pozwolenie miasta. Uzyskałem, później już nie chcieli, do tej pory już nie chcą, ale nie wiadomo, może że to trzeba będzie wystąpić, obowiązkowo. A ostatnio słyszałem, że też wybił pan dosyć ciekawy numizmat. Tak, a to już jest numizmat związany z konferencją. Z konferencją. Bo widzi pan, w moim fachu... Też go pokażemy później. Chcemy po prostu współpracować ze rozmaitymi instytucjami, to jest prawda. Co nas w tej chwili gnębi, a ja zawsze robię monety na topie, to cyberprzestępczość. No i zrobiłem, była konferencja 15 w Sanoku i zrobiłem na tej konferencji taki numizmat o tej konferencji, czyli pokazałem służby, które działają w tej cyberprzestępczości, no i profesorów z nazwiskami, kto tam miał prelekcję. Tu niby wszystko jest, tak? Nie wiadomo, to wiadomo, to była ta przednia strona, nie? Tak. Ale zobaczcie tutaj. Ja jestem podpisany, tylko mojego nazwiska nie ma. A jestem. Widzicie tu na dole? Herb. Mhm. Tak, mój podpis. Przyjrzę bliżej. Ja to muszę okulary zdjąć. Bo... Jest? Jest Herb. Tak. Tak sobie zaliczyli. Jak się nazywa? Rogala. Od 1115 roku w Polsce. W kościele franciszkańskim tylko też znajdziecie. W ten Herb wchodzi praktycznie 500 nazwisk, wie pan. To było dużo, dużo. Jakbym tak poszukał dalej, to jeszcze mam. Zawisie czarnego. Ale tutaj to widzicie, jakie piękne historie, jak warto jest podróżować i się troszeczkę pointeresować? Tak. No i to jest bardzo ciekawa moneta, to nie jest, to jest numizmat. Ja to nazywam numizmatem. Ja nawet tego nie nazywam monetami zastępczymi, bo dla mnie pojęcie zastępczej monety to jest to, że ona działa na danym terenie, można ją kupić, sprzedać. Tak. Kiedyś była próba tutaj kwartników. Wybijam kwartniki i za to można kupić w karczmie piwo. I to już jest pieniądz zastępczy. Chociaż na krótko. Na krótko. Ale słuchaj pan, co się działo. Monety zniknęły, no i co z tego?
Rozumiecie, o co chodzi? Ludzie woleli zapłacić za piwo i wziąć na pamiątkę. Więc dałem sobie spokój z tym, bo to bez sensu. Jak chcesz, by oni to, te monety mieli faktycznie u siebie, no i nie zmuszam. Bywa to często jest... tak, że ktoś ode mnie coś jeszcze dostaje, kupuje u mnie monetę i dostaje przykład kwartnika w prezencie. Nie jest to częste, to w zależności też wiadomo od sytuacji. Tak. Czy to jest człowiek, który się zajmuje numizmatyką, albo przynajmniej jest zainteresowany, czy zwykły turysta, który po prostu chce przejść i tyle. A różni są ludzie, nie? Nie każdego muszą monety interesować. Dlatego. Ale trzeba... to, co pan mówił o tych kwartnikach, to jest kolejny przykład, że ludzie właśnie zbierają rzeczy nietypowe. Nietypowe. Wolą dać pieniądze, które są skupione. Wiecie, co było? Prosili mnie, żeby robić żetony do stacji benzynowych. Takie ładne, wie pan, z tego. Nie będę robił. Bo ja im wytłumaczyłem, że tych żetonów nie będzie na tej stacji. Znikną. I już znikają. Więc teraz wszyscy stosowali elektronikę, czyli będą karty albo wrzucane monety dalej, bo kiedyś o co chodziło? O kwestie podatkowe, że z tymi monetami mieli kłopot. A ja mówię, przecież jest system skarbowy, że można połączyć wrzuconą monetę z kasą. Rozumiecie, o co chodzi, panowie? Bo faktycznie w pewnym momencie to można było powiedzieć, że ktoś brał pieniądze i nie było wiadomo, ile tych pieniędzy bierze i jak to później skarbowa ma rozliczyć, nie? Są ważne sprawy państwowe, bo widzicie, mennica to nie jest tylko instytucja taka, że ona sobie jest. Ona też myśli cały czas o tym, żeby było normalnie w kraju, żeby to wszystko układało się zgodnie z prawem. No, tak przynajmniej moje pojęcie mennicy. Dlatego wiele osób ma do mnie zaufanie. Ja się już nie bawię w ekspertyzy na temat monet, choć się na tym znam. Wie pan dlaczego? A po co? Kiedy jest WCN, jest archiwum WCN, niech sobie każdy sprawdzi, jaka jego jest to moneta, czy jest dobra, czy jest zła, czy wiecie, o co chodzi. Ale reszta to wszystko jest opisane. Waga, tak, no właśnie. Żeby sprawdzić monetę, trzeba wiele rzeczy zrobić. Zważyć ją, obmierzyć. Bo przecież nie fałszują od dzisiaj, tylko fałszowali ile set lat wstecz. No, ja już nie mówię o słynnym Goethe, że jak Boga kocham, to już tych odmian jest tyle, to już książki na ten temat napisali. No. Tak, a film o Goethe zobaczycie niebawem na naszym kanale, gdzie mamy wywiad z człowiekiem, który te monety, stemple do tych monet produkował. O, jeszcze to żyje. Jest ciekawe. Jeszcze żyje? Jeszcze żyje. Kiedyś ze mną coś wspierał, ja później powiedziałem, że my w pewnym okresie najwięcej wydobywaliśmy złota. W złotoryi. W Europie. Ale nawet teraz, bo wiadomo, że Głogów, czyli zagłębie miedziowe, to jest po prostu zagłębiem, gdzie się od, przy okazji no, zdobywa złotem srebro. No, leżą razem w ziemi. No niestety, tylko odpowiednio odseparować. Właśnie. Teraz ja pokażę to pytanie, tak. Dobrze? Tak panu wejdę, tak. Bo tutaj widzimy masę rozmaitych stempli. Tak. No wiadomo, to jest produkt końcowy. Tak. Ale żeby on powstał, potrzebne jest przygotowanie stempla. Stempla. Czy może pan zdradzić nam tajemnicę? Jak tak, się taki ja wam powiem, czy... Tajemnica nie jest żadna. Robimy tak jak praktycznie wszystkie mennice, ale my używamy na przykład sprzętu zdiamentowego. Diamenty nam biorą i grawerują. Ale są pewne załamania na monecie, że trzeba to zrobić pod mikroskopem. Nawet, no bo nie zrobi się. Wiecie, teraz jest nowa technologia. Wszystko właściwie można powiedzieć, że to jest system w pewnym sensie 3D. Tylko żeby ten system 3D do numizmatyki zastosować, to trzeba mieć dużo wyobraźni. Tam bardzo malutkie szczegóły potrafią zmienić wszystko. Tak jest. I my to tak stosujemy takim systemem. Mam grawera, który jest chyba jednym z lepszych grawerów w Polsce, tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście on dla mnie robi te stemple, bo my mamy bezszczytowe. Nieraz bywa, że długo, ale wiecie co, że były nawet momenty, żeśmy robili po 15 minut monetę. Pewien pomysł. I nagle sru. I wiem, jak to zrobić. I wie pan, że dało się tak zrobić. Ja się śmiałem, że chyba rekordowy czas na powstanie monety 15 minut projektu. Bo projekt jest najważniejszy. Później dopiero szczegóły się dopracowuje. Później on to przerzuca na maszyny, robi tego, żeby to, te diamenty chodziły, potem grawerowały stempel, ale to jest wyższa szkoła. Tak. Nie będę dokładnie zdradzał, bo to na pewno... O, mennica warszawska może pokazać, no co, tam pokazywała nie raz chyba jak to robi. Tak, no. Tam już mają potężne maszyny. Bo ja mówię, ten system, co się wszystkim wydaje, że się robi olbrzymie, później się pomniejsza, później jeszcze raz się pomniejsza, to już są
to jest taki A to jest do dopracowywania tych najmniejszych szczegółów, bo te monety teoretycznie mają takie mikro nadruki, których normalnie nie jesteśmy w stanie uzyskać bez skalowania. Tak, to zgadza się, ale to jest, wie pan, dla monety tak zwanej regionalnej naszej turystycznej, takiej, która coś pokazuje ze danych zdarzeń. Panie, wykombinowałem kiedyś pewną monetę, nie wiem czy ja ją tu mam. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. I nazwałem monetę Fair Play i ona jest zrobiona z Podkarpackim Związkiem Piłki Nożnej. I też był PZPN, no, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Tak wyglądała. Chodziło mi pokazać, że najważniejszą osobą oprócz tych całych graczy to są jeszcze kibice. No i to taki projekt mój całkowicie indywidualny. Oczywiście dla związków zawodowych robiliśmy. Ciekawym w ogóle wykonawstwem było na 180. rocznicę Autosanu. O troszeczkę, nie wiem czy będzie widać, ale to była główna moneta w zbiorze. Było 9 monet. I to jest tak, najstarszy autobus i najnowszy. I to było tutaj z miastem, akurat to jest z miastem, ale z ich logiem, bo logiem Autosanu jest Bocian. Bocian jest logiem Autosanu. A robiliśmy to dla Zamościa. To jest ciekawa rzecz, proszę bardzo. Wiecie dla kogo? Tam powstała socjalna spółdzielnia i trzeba było pomóc ludziom. Oni nie mieli pieniędzy. No to tam też zaczęli mi to opowiadać. O, bida była. No i ja mówię, to słuchajcie, ja wam wybiję serię właśnie wszystko z senokiem, tak, bo ciała nie ma. A dobra, takiej monety o Zamościu, tak, a wy to posprzedajecie i z zysku sobie będziecie tą spółdzielnię podnosić. Wie pan, no to jest sposób właśnie nieraz, żeby to jakoś no, komuś pomóc, nie? Różnica tutaj widzę taka, bo mówiliśmy, że to urządzenie do produkcji monet jest używane od setek, jak nie tysięcy lat. Ale u nas się wtedy robi to prasą. Było, tak, wtedy nie było tych monet takich ładnych jeszcze, jak pan tu pokazywał wybitych. Ja się nie zgadzam. Jak wybijali w Gdańsku. W Gdańsku, ale mówię wcześniejsze. A wcześniejsze? Wcześniejsze, tak. Widział pan te słowiańskie monety. Tak, one były, stemple były przygotowywane za pomocą punc. Zresztą ówczesny mincmistrz też nie miał za bardzo możliwości, żeby tego wyskalować i powiększyć. No. Pracował na małej powierzchni, więc to co widział, tak zrobił. Mało tego, daty, przecież słuchajcie, są rozmaite, jak tam szóstaki wybijane, a te daty ręcznie dobijano. Tak jest. Oddzielnie, bo król sobie dzisiaj zażyczył, albo później za 2 lata, tą samą monetę. No i co? Jak to zrobić, żeby to wybić? Mało tego, stempel nie robił, jedna osoba robiła, tylko cały był, jakby to powiedzieć, sztab ludzi, którzy to robili, to im wzrok siadał. Stemple wytrzymywały nieraz bardzo krótko, bo były słabe. No, wiecie, historia w ogóle numizmatyki jest piękna. Mi się bardzo podobają zawsze delfinki. 3000 lat, płacidło, tak. Morze Czarne, już było. Tam były różnice, tam wie pan, takie literki były greckie, na tych to później można było rozszyfrować nawet ile wartości to jest płacidło. Bo jeszcze nie było monety. Nie była moneta, tak. No ale to jest ciekawe. W ogóle cała numizmatyka jest ciekawa. To jest bardzo ciekawe. Ile się można nauczyć. Jak będziecie podróżować po Polsce, to naprawdę dobrze sobie takie pamiątki ze sobą przywieźć. Zobaczcie, to wcale dużo nie kosztuje. To są ceny dostępne dla przeciętnego Polaka. A przywieźć takie coś z wakacji, to jest pamiątka już na całe życie. Przede wszystkim zawsze coś mówi o czymś. To nie jest taki numizmat, że jak ja to widziałem na Ukrainie, bardzo przepraszam, że trochę ich pokrytykuję, w Kamieńcu moneta i pisze na szczęście, to znaczy szczęście, na szczęście i tyle, prawda? Czyli wie pan, nie ma niczego. Takie o, blaszka. My takiego czegoś nie robimy, ale oni mają fajny sposób na maszynę. 2 placki, 2 bolce i tylko się kładło placek na placek i tam więcej nic nie było. Podkowa i na szczęście. No. Coś takiego. No to nie są numizmaty w ogóle. No ale słuchajcie, nie ma co krytykować. Każdy produkuje jak potrafi. Powiem wam, że tych maszyn troszkę sprzedaliśmy. Ale nie za bardzo chcę wam powiedzieć gdzie, bo lepiej się dowiedzcie sami, bo poznacie postępa. Jedną znaleźliśmy, pokażemy wam na filmie. I teraz tu mamy ciekawą monetę, proszę sobie ją zobaczyć. To jest związana z powstaniem styczniowym.
No i tak. Była rocznica. To jest już druga, większa, ale gdzie to będzie? To jest bardzo dużo, bo to. Ale do czego zmierzam? Że tu chodziło o wielkość 32, a to jest 38. Prawda? To jest rozmiar 38. Ale chodzi o historię. Ten stempel znalazł się, to jest praktycznie ta sama wielkość, jaka jest w oryginale u nas w muzeum. No i zaczęliśmy zastanawiać się, skąd taki, bo tu jest rok, zobaczcie jaki, 64, a powstanie było do kiedy? 63. No i zaczęliśmy to szukać. No i znalazłem dopiero odpowiedź Muzeum Czapskiego w Krakowie. Okazało się, że Czapski w ogóle to kupił. Takie dwa medale i one są tam w zestawie. Ale tam był opis tego typu, że kazał dowódca, bo tam jeszcze był Komitet Rewolucyjny Krakowski, stemple utopić w Wiśle. I skąd się wzięło tutaj? Na jednym z dworów, gdzieś tam jednostka się cofała, powstańcza, i zostawili to. Oni zostawili nie tylko to, zostawili bardzo dużo innych stempli. Komendant obwodu takiego. No ja to zrobiłem rekonstrukcję, nie mam drugiej strony. Na drugiej stronie ja tu pokazuję bitwę, ale naprawdę to była Matka Boska Częstochowska. Tak w oryginale, więc to nie jest tylko praca, że robi się, żeby spieniężyć, ale to musi być jakoś jakiś wymiar historyczny lub żeby coś kogoś nauczyć, bo to jest edukacja w pewnym sensie historyczna. To plany turystyczne. To nie, to nie bójcie się, to nie wystrzeli aż tak. To jest takie coś, o. Oczywiście to dostaniecie w prezencie. To jest piękne, proszę bardzo. Proszę bardzo, tutaj na pamiątkę, żeście przybyli do naszego muzeum. I tak codziennie od 9 do 18 pracuję z młotkiem. Dobra, to chyba tyle. Thank you.